Znamy go prywatnie, mieliśmy okazję obcować gdzieś sam na sam, rozmawiać o różnych rzeczach, więc my do tego filmu, przynajmniej ja i myślę, że Rafał, też podchodzimy trochę inaczej, ponieważ znamy tą osobę. Kochani, znajdujemy się na pierwszym charytatywnym balu Fundacji Braci Collins. Wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza dla Was, jako dla organizatorów. Jaki był w ogóle zamysł tej imprezy? Po pierwsze, to jest podsumowanie ostatnich 5 lat istnienia Fundacji. Opowiemy gościom i przyjaciołom Fundacji to, co udało nam się zrobić przez ostatnie 5 lat. I oczywiście opowiemy o tym, jakie mamy plany na najbliższą przyszłość. Pomaganie jest ważne. Trochę retoryczne pytanie, ale wiesz. Jak oddychanie. Lepiej się śpi, jak dobry trening, lepiej się funkcjonuje, lepiej się patrzy sobie w lustro, że miałeś w szczęściu bardzo dużo życia i że nie jesteś snobem i potrafisz zauważyć cały czas innych ludzi. To jest bardzo ważne, w szczególności teraz jakby patrz na to, w jakich bardzo żyjemy, dziwnych okolicznościach, w jak bardzo poróżnionym kraju, żebyśmy zauważali drugą osobę, choćbyśmy się z nią w pewnych kwestiach na przykład nie zgadzali, w pewnych poglądach. Tutaj widzimy bardzo dużo gwiazd, ale także prezydenta Lecha Wałęsy. Jak to się stało, że zaszczycił Was swoją obecnością? Prezydent Lech Wałęsa jest takim naszym przyjacielem, w cudzysłowie oczywiście, w wielkim cudzysłowie, jeszcze 2 lata temu, kiedy bardzo starałem się dostać na Uniwersytet Oksfordzki, to pan prezydent Wałęsa, zarówno jak i prezydent Kwaśniewski udzielili mi pisemnej rekomendacji takiego jakby dobrego słowa dla mnie tam, więc jakby dla nas jest, my się czujemy wyróżnieni, zaszczyceni, jest nam bardzo miło, że tego typu postacie, tego typu kalibru historycznego postacie zgodziły się przyjechać i jakby uświetnić nasze wydarzenie swoją obecnością. Pytanie, czy jakikolwiek stres Wam towarzyszy podczas dzisiejszego wieczoru, czy to już jest, tak jak powiedziałeś, Grzegorz, zwieńczenie? Stres? No myślę, że nie. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby wszystko się udało, żeby nie było żadnych potknięć i żeby goście byli zadowoleni, ale tutaj nie jesteśmy po to, żeby dogadzać czyimś gusta, prawda, albo żeby martwić się o to. To są nasi przyjaciele, to są przyjaciele fundacji, to są nasi znajomi, więc nie, chyba nie ma stresu. A poza tym jesteśmy tutaj w bardzo fajnym celu, więc powinniśmy wszyscy dobrze się bawić, zrelaksować i tyle tak naprawdę. Jest to event fundacyjny. Kiedy jestem na scenie, to jakiś tam stresik się pojawia, ale co chciałem zauważyć, to, że jakby mimo tego, że tutaj jest, mam nadzieję, stosunkowo elegancko, to my też mamy jakby świadomość tego, że jest to event fundacyjny i my wcale nie zamierzyliśmy tutaj jakoś wielkimi budżetami szastać, ponieważ to są pieniążki, które mogą zrobić dużo więcej dobrego, więc skromnie, ale elegancko to jest fundacja i tak fundacje powinny działać. Ten wieczór nie jest dla gwiazd, żeby świeciły, tylko dla naszych podopiecznych i dla ludzi, z którymi współpracujemy, którzy pomagają nam tę fundację prowadzić. To jest dla nich wieczór, to jest dla nich podziękowanie. Bardzo mi się podoba to, co mówicie. Nie da się też nie zauważyć, że wy byliście chyba jednymi z pierwszych, którzy pomogli Tomaszowi Komendzie. Bardzo głośna sprawa. Jak dzisiaj wyglądają wasze relacje? Pomidor. Tak, znaczy... to nie to, że to są złe relacje, przepraszam, chcesz coś powiedzieć? Nie, to tylko tyle, że gdzieś staramy się i mówimy o tym już dawno, że nie chcemy za bardzo komentować rzeczy, których nie trzeba. Chcielibyśmy uszanować prywatność Tomka i nie mamy takiej jakiejś autoryzacji od niego, żebyśmy mogli za dużo powiedzieć. Tomek ma trudne czasy i nie wiem, jak dużo, ile osób wie, ale przed nim ciężki okres i nie wyciągajmy za dużo rzeczy, bo to nie eleganckie jest i nie na miejscu. Jasne, ja szanuję to, więc zapytam tylko, jak Wam się podobał film, który wyszedł o Tomku. Film o Tomku? To jest ciężkie, ponieważ my się z nim znamy już długo, znamy go prywatnie. Mieliśmy okazję obcować gdzieś sam na sam, rozmawiać o różnych rzeczach, więc my do tego filmu, przynajmniej ja i myślę, że Rafał, też podchodzimy trochę inaczej, ponieważ znamy tą osobę. Rafał? Z Tomkiem dużo przeszliśmy i to nie mówię, że jakieś tam rzeczy, inaczej się wysłowię, dużo spędziliśmy wspólnie czasu. Tomek spał u mnie w domu, my gdzieś tam mieliśmy jakieś wyjazdy, coś tam i znamy tą osobę już jako kumple. To już dawno wyszło poza relację Fundacja Tomasz Komenda albo pracodawca, albo jakichkolwiek. I to jest nasz, mogę to śmiało powiedzieć, przyjaciel, rozmawiałem z nim przedwczoraj i tak jak Grzeg powiedział, wiemy, że bardzo teraz ten okres
bardzo on potrzebuje spokoju i żadne medialne doniesienia na pewno mu nie pomagają, w szczególności ktoś pojawiał ostatnio, więc my absolutnie powiemy tylko tyle, że jeżeli osoba po 18 latach wychodzi z więzienia, potrzebuje ogromnej ilości wsparcia i to nie kończy się po roku, po dwóch, to jest proces, który potrwa. I każdy z nas popełnia na co dzień błędy i Tomek nie jest inny, my nie jesteśmy inni, pani nie jest inna, ale Tomek ma ten problem, że to jego błędy są na świeczniku, tak ktoś powiedział kiedyś chyba Akon o Justinie Bieberze, to jest zwykły nastolatek, jak on popełnia błędy, tak jak każdy nastolatek, tylko on jest na świeczniku. Tak samo jest z Tomkiem. Wsparcia i zrozumienia na pewno potrzebuje, na pewno musimy, nie możemy o tym zapominać, że przez to, jakie jest prawo w Polsce, na co pozwoliło, skrzydziło go bardzo i to jest nie do odwrócenia, więc my musimy na taką osobę bardzo mocno uważać, jak do niej podchodzimy lub jak media komentują w jakimkolwiek świetle, bo tak jak powiedział Rafał, no pewne cytaty i pewne jakieś domysły albo plotki nie pomagają mu na pewno. Ja przecież nie będę ciągnąć za język, dlatego że tak jak zawsze mówimy, na koniec dnia każdy z nas jest człowiekiem, po prostu trzymamy za niego kciuki. I to bardzo ładna płyna. Kciuki i Tomek też wie, że zawsze można nas liczyć. No a wam życzę wspaniałego wieczoru, abyście jak najwięcej zebrali. Dziękujemy bardzo. Cześć. Nie taki jest cel tego wieczora, ale dziękujemy. Nie pogniewamy się. Jak ktoś rzuci tutaj kopertę. Rzuci złotówkę, tak. Jest to pewna część tego wieczoru, więc jak ona się uda, to będzie na dobrze. Na polskim weselu. Zapraszamy wszystkich, ale... Zbieramy na wózek. Dziękuję wam dzięki bardzo. Dzięki wielkie, super, dzięki.